Halo, z tej strony Piorun, naczelny inżynier w tej miejscowości. W dzisiejszym odcinku będę budował znowu komputer na tej płycie głównej. Jest to kontynuacja poprzedniego filmu, który się nie dał z powodu awarii płyty głównej. Jak widzicie, komputer już założony w połowie, wszystko jest popodpinane. I powiem szczerze, teraz uruchomię go, żeby sprawdzić, czy na tym etapie wszystko już działa, czy nie dzieje się to samo, co w poprzednim przypadku. Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier w tej miejscowości. Dzisiaj ciąg dalszy na temat komputera. Teraz wam powiem, co było przyczyną awarii. Monitor. A, przełącznik. Jak widać, wszystko już działa. A teraz wam powiem, co było przyczyną awarii, bo to normalnie we łbie się nie mieści. Powiem wam tak, moi mili. Żeby znaleźć przyczynę awarii, musiałem opierdolić trzy browary i to najmocniejsze, jakie były w sklepie. I spać. We śnie sobie rozłożyłem ogólnie wszystko na czynniki pierwsze, cały komputer w umyśle sobie rozłożyłem na czynniki pierwsze i mówię do kurwy nędzy, czemu nie chcesz działać? Co się stało? No i tak myślę, wszystko rozłożyłem, przejrzałem, złożyłem, nie wiem, powtórzyłem to chyba ze 100 razy, aż wreszcie trafiłem, aż mnie lśniło. Wiecie, co się stało? Jak kupiłem dysk, ten dysk na dole i RDM Goodrama, to wiecie, czego nie zrobiłem? Po pierwsze, nie sformatowałem go, a po drugie, nie utworzyłem na nim partycji. Jak zacząłem instalować system Linux z pendrive'a na tym dysku, to prawdopodobnie nastąpił błąd partycji i ten Linux został zainstalowany na tym komputerze, ale po prostu nie mógł się odpalić, bo jakiś błąd był. I tyle. I środowisko graficzne napotykało na jakiś problem i nie umiało go rozwiązać. Waliłem się z tym tydzień czasu, no bo wiecie, urlop, wyjazd do Kazimierza, potem do Emilcina, UFO w Emilcinie, ten cały monument, co tam stoi, potem powrót do Celestynowa z Kazimierza Dolnego. No i dopiero teraz ogólnie usiadłem do tego, wczoraj wypiłem browary i dzisiaj o godzinie 3:33 normalnie się zerwałem z łóżka. Poszedłem z tym komputerem tutaj do garażu, wybebeszyłem dysk z niego, zrobiłem mu formata, potem na 6 do pracy, przyszedłem z pracy, dopiero odpocząłem mu 2 godziny. Wziąłem mu, dopiero nagrałem po prostu Linuxa po prostu na dysk. Znaczy nie na dysk, tylko na pendrive. Dysk wziąłem, sformatowałem. I ogólnie zarąbiście. No jak widzicie, wszystko działa. Katalog domowy, mamy wszystko. No, ktoś się zapytał o Piorun, dlaczego dlaczego Ubuntu? Powiem wam szczerze, ja lubię Ubuntu, czy to będzie Fedora, czy będzie to monitor systemu, czy co, ale ogólnie ja lubię Ubuntu i wolę działać na Ubuntu. Mamy tutaj 4-rdzeniowy procesor Intel Pentium Gold, 16 GB RAM-u.
i 2,1 GB przestrzeń wymiany. No to, to już w ogóle wystarczy. Za mało? Proszę bardzo, zaraz Wam pokażę jeszcze informacje. Proszę bardzo. No tutaj mamy intelowski grafika, ale przecież mamy tutaj akcelerator graficzny Nvidia Tesla C870, który działa. Czekajcie, muszę zastopować na chwilę. Tam musiałem posłużyć drobnej pomocy w postaci latarki. O. Jak widzicie, wentylator od akceleratoru pracuje. Tak wygląda wnętrze komputera. Mamy tutaj dwie pamięci GoodRAM i RDM 3200 MHz X-Black. Każda pamięć to 8 GB. Akcelerator. Tam za tą stertą kabli jest dodatkowy dysk GoodRAMa. Czy tu go widać? Tam jest ogólnie, za tymi przewodami. Tutaj mamy z przodu miejsce na chłodnicę 120. I tak wygląda komputer. No, latarka na bok. Może nie jest okazały, ale jest zajebisty. Teraz wyłączę po prostu nagrywanie, bo będę po prostu pobierał resztę sterowników i tak dalej z internetu. No, akcelerator graficzny ma po prostu, sami chyba wiecie, co robi akcelerator, więc co ja wam będę tłumaczył, a jak nie, to obejrzyjcie moje filmy na temat akceleratorów. Powiem tak, akcelerator graficzny ma wspomagać procesor w obliczeniach w trójwymiarowej grafiki, nie tylko, bo sam chodzi o to, że procesor przesyła obraz do akceleratora, akcelerator go obrabia i przesyła już gotowy na wyjście przez procesor na wyjście monitora. Tak jak tu. I mamy tu system Ubuntu. Tak, Ubuntu, najnowszą wersję. No ale działa, działa wszystko, jest zajebiście. No dobra, trzymajcie się, piorun burza elektryk. A żeby było lepiej. Linux Inside. Działa, działa. Najważniejsze. Wreszcie koniec. O, tyle się człowiek pierdolił. No, przepraszam bardzo. I jakbym mógł nie dodać. I mamy tutaj zasilacz Be Quiet System Power 9. W takich parametrach. 600 W wystarczy. Na razie trzymajcie się.